Jakich owadów nie lubi pan najbardziej? Komarów. A nie żal panu zabijać komary? Tam. Żerujące na naszej krwi, niczym małe wampiry, komary są najbardziej uciążliwym elementem wypoczynku na łonie natury podczas leśnych spacerów czy weekendowych grilli. Dlaczego tylko samica komara gryzie nasze ciała? Dlaczego reakcją organizmu jest uporczywe swędzenie? Czy istnieje tak zwana słodka krew, którą komary wybierają najchętniej? Jak samica komarów odnajduje gospodarza? Ma bardzo dobrze rozwinięte oczy i wtedy widzi podczerwień, czego my nie widzimy. A mianowicie każde ciepłe ciało promieniuje podczerwienią. Samica więc lokalizuje z łatwością swoją ofiarę. Potem, jeszcze jak jest bliżej, to akceptuje po zapachu potu. Jeden ze składników naszego potu jest bardzo atrakcyjny dla komarów i lokalizuje też poprzez wyczucie, że jest większe stężenie dwutlenku węgla. Państwo pewnie słyszeliście takie dziwne, śmieszne określenie, że ktoś ma słodką krew. Obserwujemy, że daną osobę czy zwierzę wyjątkowo po prostu te pasożyty atakują, a drugą mniej. Więc tutaj ta słodka krew wiąże się z tym, że te pasożyty mają fantastyczny radarek, nazwijmy to w ten sposób, i potrafią różnicować i szczególnie właśnie atakują osoby, które są osłabione na przykład. Przypuszczam, że ta słodka krew, takie określenie, że tak powiem ogólne, może być związane z tym, że rzeczywiście mamy jakiś nadmiar na przykład cukru, jesteśmy osłabieni, jesteśmy alergikami i te zwierzaczki po prostu zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy łatwiejszą, że tak powiem, ofiarą. A kiedy się jest gdzieś na Mazurach, na przykład na Grunwaldzie, że jak zmęczony leży po tych turniejach wszystkich, a tu takie stado, to morduje się hurtem. Pan tak mieczykiem morduje? Nie, raczej ręką. Samce nie atakują ludzi, nie atakują zwierząt, nie poczekują krwi. Wystarcza im, jak ja żartuję, Red Bull, czyli piją soki roślinne i im to wystarcza, ale też przez to żyją krócej.